Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I jest dzisiaj ze mną Rolnik Tiger, czyli właściciel kanału. I jest oczywiście też Majster, który was zaprasza dzisiaj do oglądania odcinka. Niesamowicie też Majster, nie no, normalnie. No tak, bo Majster, jakby ktoś nie wiedział, to teraz nagrywa, bo Patryk ma za sobie komputer do tego. To co Patryk? O Boże. Oprowadzamy widzów po gospodarstwie, czy nie? No. Na szybko takie oprowadzenie. Dobra, to od czego zaczynamy? No to pójdźmy w tą stronę. Dobra, czyli co, lecimy od Zatora? No. Jest ze mną Rolnik Tiger, właściciel kanału Kurnek. Póki co to my jesteśmy we dwóch właścicielami. O. Ja jestem tylko pracownikiem. Zacznijmy może od Zetora naszego pięknego. Co powiesz o nim? Leśko odpala. Ale nie no, powiedz. Ile posiada koni, co i jak? To sprawdzam, co on ma do otwierania. O, drzwi można otwierać. Tak, można otwierać. Już sąsiad na Oliwiu, bo ostatnio nie można było. Jest to model... Kurna, czemu ja kucy? XD. Jest to model 12045. Ile mówisz koni, że mam powiedzieć, posiada? 86. Tak. Nie, 117 koni. Chyba z tego co patrzyłem, to sześciocylindrowy. Czemu on mi kuca? Dobra. Ma obciążnik, opon. Oczywiście, to jest podstawa. No to teraz dalej. Tak. Jeszcze coś o nim. Kok, spacja. Dalej liczymy, dalej. No już czekaj, muszę sobie... No pani, nie mamy czasu, pół godziny nagrywki mamy. Dobra. Przypominamy oczywiście o łapeczce w górę, jakby się kto pytał. Łapeczka w górę. No mi kuca. Udostępnienie na fejsie. Ej. Pod shiftem? Właśnie nie, on sam mi kucnął. Nie mogę wstać. Bo u mnie stoisz. A u mnie to wygląda tak, jakbym kucał. Kółko myszy na kliknij. Naciśnij se. O. Bo jest mod na kamerę. No dzięki. No to tak. Z7745 Turbo oczywiście. Tak, tu Turbo. Beczka, Patryk turem, już nie będzie nim pracował. Błotniki. Raczej. On przecież nie idzie opon. Ale został. Z tyłu tutaj przy tych zaczepach robiliśmy. Bo nam się urwał jeden. Dobra, Patryk, nie mamy czasu, w 10 minutach chcę się wyrobić z oprowadzeniem. No to tak. Tu o, mamy SIPME. Pracę SIPME Z. Którą będzie dzisiaj najprędzej używana. 24. Nie na całym odcinku, ale będzie używana. 60 będzie robiła auto, a Zetor nie wiem. Wziąć dwie autosanki i we dwóch zwozić. Dobra. W sensie jeden od jej drugiej. Autosanka Z47, jakby ktoś to pytał. 60, Patryk, którą odpalił. 63P standard, Bizun standard też, Amazon D9 3000, UK Kvernelanda AB85 i Z042. Dalej lecimy tur do Zetora. Brony trójki i hol. Tak, brony trójki i hol. I na sklepie kosiarka tego. Kosiarka, tak. Jeszcze jedna kosiarka. Dobra, Patryk, co dzisiaj planujesz robić? Pal bizona. Wiem, że robimy w polu, ale co planujesz robić? Najpierw ci tam gdzieś ustawić przy polu, jak już wykosisz pasek, to na polu ustawić 60, a potem zapiąć, czyścić, przesmarować presę i ruszyć w pole nią. Jeszcze się tu. Musisz się zmieścić. Jeszcze dobra. Przecież to by... Andrzej miał to na styk zbudować. Polecimy. Lubny odcinek, ale pół odcinka będę robił to, a pół odcinka to. Także Patryk, tam leć prasy gdzieś smaruj. Na razie postaw na drodze, najlepiej. Ja wjadę tam trochę później, żeby nie było, że mnie zakurzysz. O, tak niech stoi. To idę smarować presę. To tak szybko to zrób, bo no wiesz, odcinek leci. No.
No tam już zacząłem ją smarować, tylko że tam ma jeszcze. No tak, się smarować. Widziałem, jak siedziałeś, jak smarować. Podpinać wszystko i już. Siłowniki znaczycie. No to ja tutaj łańcuchy, te pasy. Ja? To zacznę. Oczywiście, jak podbierać. Odcinek wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górę. Udostępnijcie go na fejsie. No i zostawcie dla nas miły komentarz, czy seria wam się podoba. No jak nie będzie wam się podobała, to będziemy streamować. Aż tak. Myślałem, że powiesz, że zmieniać mapę. Mapę to nie, bo za długo ją pobierałem. Za fajna mapa. A po drugie, za długo na nią czekałem. Mi się ta mapa podoba. I też. Dlatego jak odcinki się nie będą przyjmować, no to będziemy streamować. Ale muszą odcinki się podać. Tak. A i tak będzie stream i odcinki na zmianę. Żebym taka... Oj. Mniej wymagająca FPS-y robota... FPS-y mocno. Nie wiem dlaczego. No. Mniej wymagająca robota odcinek. Bardziej wymagająca... No te. Dobra, no na ma 1500. FPS, jak ktoś się pyta. 1500 minimum belka. Dobra, to niech będą takie. Ale to, no, ale to małe. Zator przy tym ryczy i męczy. Ja bym go przepiął z 60. On się przy tym męczy, bo za dużo mocy, a za presję. Czekaj, Piotr, bo ja teraz tak perfekta się wyliczyć muszę. Przepiąć go pod 60 czy męczyć? Męcz. Nawet lepiej, bo w sumie nim nawet szybciej pójdzie, bo on szybciej z tym pojedzie niż 60. On może mieć większą obrotę. Ja widziałem, co wzięli 30. Tą sipmę. Czekaj, gdzie ty masz belkę? Jeszcze nie wypadaj masz. Belka. Nie wypadaj tutaj. Jest. Na szczęście. Jak ktoś to już mam obkoszone dookoła, także będę jeździł już prosto. No dlatego się właśnie modliłem, żeby... Tak. Jeszcze... No załóżmy tam 1 litr. I już by belka była. Tam na pasku. Tu muszę zaczekać, aż skosisz te. Więc pojedź jeszcze kawałek tutaj naokoło. Po przyczniaki mam zrobione, także już nie muszę. Spokojnie. Teraz ty będziesz skosić. W poprzek tu, od mojej strony w poprzek poleć. Którego? Tutaj, po drugiej stronie. No. Ale to muszę poprzecznik dorabiać. Chociaż tutaj i tak poprzecznik muszę dorobić, bo... Mam rozkminę już. Nie wyrobię. Ja na kierunku. Nie, muszę i tak, bo się nie wyrobię. Jakby się kto pytał, to mój komputer jest w tym momencie zamęczony, bo jesteśmy po streamie. Jak się mijamy? Coś? Kurna, krzakami jedzie. No prawie że. Ale belki nie zgubiłem. Czekaj. Ja tak patrzę, co tu się dzieje, a ten mi brak. Na wstecznym. Panie Bizon, polska moc! A Sip ma to nie? Sip ma też. Panie, a Zetor? A Zetor czeska moc! Tak. Jak się nazywał ten kombajn inny, podobny do... Ale laga, nie? No. Jak się nazywał ten kombajn podobny do Bizona, starszy? Bizon Giant? Nie. Porsche? Nie. Na V chyba. Nie wiem. No z Januszy. Nie wiem. To zaraz zobaczę. Właśnie, oni coś nowego odcinka nie wrzucali. Podejrzane. Tamte Janusze polskości. A, Hanisu do studio. No. Oczywiście bez reklamy. Chyba pracuję nad kolejnym. Ile czasu? No, a co myślisz? Zrobić animację do 10 minut tego filmu to jest przynajmniej miesiąc roboty. Piotr! 50 fal!
O. A nie, to zepnę. Ja już miałem 60 odpalić. No dawaj, bo mi kurna pełny zbiornik mam. A ja już sekundę. Czemu sam to zrobię? Jać! A! Wistula! Zboże wymuć i chłopa przewróć. Jeśli dobrze mówię, że Wistula. Tak, Wistula chyba. Chyba. Najwyżej widzą mnie nas poprawią w komentarzach, jak coś. Tam na dole. Znaczy teraz już na górze, bo jak ktoś ogląda na telefonie. To u nas Abizun. Zboże wymuci i chłopu przewróci. W sumie to kombajn. Cyp na spokojnie w jednym miejscu. Mało zboża jest. To jest na środku teraz? Na środ- nie. Nie, teraz jest na środku. O, bo się powinno sypać na środku. Daj mu tam w gaz, żeby sypnął lepiej. Samolot leci. No. I to pan nie geniusz. Horna ruszył. To Bizon czy 60? Bizon. Dobra, ty będziesz kusił Bizonem. A ty presował. Tak. Wiesz, musi się zażywać na odcinku. Mamy 10 minut już. Łoż. Nie, tu. O Bogu rodzica. Wszystko Lego założyliśmy, że cały dzień będę mówił zamiast Matko Bosko, to Bogu rodzica. Dobra, nikt nie wziął. Na grafika mam opór. Kurna, jak on to skosił. Panie, moja wina, że takie pole. Panie. Trzeba było wjechać normalnie tutaj, najpierw tego śniaka, jak tu droga prowadzi, teraz zauważyłem. Też zauważyłem. A nie, ja tu jadę jeden pasek, teraz wsteczny i zaraz drugi pasek. No i po burokach. A i tak chyba szły na przeoranie. Tak, na przeoranie. W przyszłym odcinku będziemy orać. A ci ty będziesz orał, ja będę co innego robił. Zbierał baliki. Nie, no, baliki to się dzisiaj zbierze. A jak się wyrobimy, to dzisiaj się zrobi. Dobra, Patryk, do rana. To musi się coś dziać. Jakie wyczucie, kiedy się zmieni? Chodź tu, Bizon. A już włączony. Ja już się miałem pytać, jak to... Dawno ty mnie kościłeś. Okay, to jest ta dźwignia, tu są biegi, tu jest podnoszenie, tu jest... Dobra. No to ten. Już jadę, już jest wiele. No. Coś czuję, że ja bardziej proste pokosy będę robił niż ty. Chociaż... Tylko chcę zażartować, żeś miał ciężko. A bym ci dał już. Zdrowie by cię zjedli w komentarzach. Ciekawe ile będziemy mieli wyświetleń na pierwszym odcinku takim. Ty, poczekaj! Nadzieję, że... Poczekaj, bo trzeba miniaturkę strzelić. Właśnie. Kurwa! Chodź tu, stań koło mnie. Belką rzucił! Stań tu koło mnie i nazwa odcinka. Polskie żniwa. Kaj? Bracia na polskiej, hashtag 1. Polskie żniwa. Wieź tam Bizonem. Gdzie? Pokos? No. Słyszysz? Bracia na polskiej, hashtag 1. Polskie żniwa. Dobra. Jedź. A cykłeś? Tak, jedno cykłem. Chyba, że mogłeś bliżej podjechać, ja też i także 60... Mam już mniej więcej tak miniaturki. Ty, mam pozną miniaturkę. Ja będę scypał na 60, a ty za turem podjedziesz, presując. I tak cykniesz, że Zetur presuje 60 przyczepa, a Bizon cypie. Ja już cypie. Zrobiłem po live, po odcinku ci wyślę.
zdjęcia. Ja wybierzemy którą? Tak, którą wybieramy. Ta lepsza. To ja ci. Ja się dobra stronę mam, dobra stronę nagrywanka. Mało będzie kostek. Mało będzie. A ustawne chwilę na to 10, chociaż nie, bo byś się wszystkie pokosy tak to zebrał. Tak. Takie tam się zrobi specjalnie takie na wielkiej jakiejś mapie się sprawdzi, jak będzie wyglądała belka 10 tysięcy litrów. Na razie my polsko robimy takie malutkie. Tak, czasem kurczę, do belki. Teraz ściel takie belki. O Boże. Ja ta autosanka, ile ona ma? Która? Standardową, czy jeszcze dodatkową założyłeś? Dodatkowo. To albo będzie trzeba kupić używkę i sobie ją wyremontować. Taką zwykłą na baloty typowo. Albo w tej zdjąć na tą chwilę tą dodatkową. Nie, kupimy. Kupimy od kogoś jakąś nowkę i zdejmie się wtedy. Bo szkoda tak. No. Szkoda zdejmować i zakładać co sezon. Tak. Specjalnie po to, żeby tylko parę belek zebrać. No parę belek, jak się będzie nauziło, to będzie coraz więcej boża i coraz, w sensie ziarna i coraz więcej belek. A tu co byśmy, tam gdzie buraki? Bo teraz kosimy pszenicę. Może owsa? Może właśnie owies, a tutaj pszenicę gdzie mamy. To może... Rzadkie nie, bo nie ma sensu u nas teraz. Bo musimy jak najbierać teraz. Na start. To jest jakiś poplon, ale taki na zbiór. Nie. Rzepak? Jęczy. Rzepak jest zaliczany do poplonu. Nie bizonem rzepak. W sumie. Może być rzepak. Trzeba było kosić o 5. Trzeba było kosić o 5. Rano? No. Real life or... 12 minut odcinka. Ale fajny dźwięk tego i presta. Ło! Bym cię wyciął. Kurna! Nie ma jednego się przyszło. Teraz się przyszło co w realu. Tam... no teraz już byłam. A porecie mówiąc to z moją pierwszą dziewczyną. Pojechaliśmy do mojej babci na żniwa pomóc. No i ja tam sobie normalnie podchodziłem wręcz do tej SIP-my. Tam nawet z gościem chwilę popresowałem. Z moim imiennikiem, jeśli dobrze pamiętam. On też z Zetorem właśnie. No i tam poszłem właśnie, chyba potem mam dziewczynę, że tam przyszła za czas praca. Ona nie bo ja się boję. Nie mówię winę, że to wygląda tak, jak ucięta łapa od łokcia w dół. No tak to wygląda. Wygląda jakby takie trzy palce i kość taka. I to mi się podoba w tej presie, że to tak fajowo wygląda. Właśnie to ty kosić nie umiałeś. Starałem się jak najprościej. To co, Patryk? Bizon pod wiatę. I presę kurna, przyczepę kupuj. To już zacznę sobie samemu zwozić, a potem jak skończysz się presować... Nie no, na razie gdzieś złóż kubkę na pole. Się nie upominasz? Aż miałem mówić, że na razie wziąć i mówno. I tę samą przyczepę przywieźć i dopiero potem się wziąć za zwożenie. A czyli wiesz, teraz my będziemy kończyć już zaraz odcinek, tylko sprasuję. Teraz tu szukaj, gdzie ja to mam sypnąć. Może tak powiem, przerwę na obiad muszę zrobić. Czy kolację. A obiad? Kolację. Gdzie ja to kolację? Bo mi się pamięta, że godzin w domu nie było. No ja czekam na obiad o kolację. Frytki ze schabem. Po
Polszczyzna. Tak samo. Nikt coś zmieje mielonego. Gdzie to sypnąć? Do silosu. Kurwa. Tam na silos, gdzie jest otwarte. Tam? No. Ja się dziwię, czemu ja tego zamknąć nie. O, umyłbyś, chociaż nie. Jeszcze nie mamy myjki, jeszcze nie kupiliśmy. Tu. Trzeba najpierw zacząć cenowo, po ile chodzą takie myjki. Na pewno po 4,5 to minimum. Jak tam w ogóle... Poczekaj, nie wysypuj. Jedź do SKR Warmiak. Po 700... Słyszysz? Po 700 tak. Jest prawie pszenica. To jest bardzo dobra cena. Pszenica. SKR? Mhm. Jeszcze kredyt będzie trzeba spłacić. Kurna, zasłania mi kierownica. Mieszczę się? Nie, nie zagnę się. Ta realna gra. Nikt nic nie widział, dobra. Jedź to sprzedaj, poczekaj na mnie. Cię wytnie. A 60 ma pasażera? Dupa. W ogóle czy ty wrzuciłeś tutaj tego pasażera? Jest pasażera. Podobno z modów ciągniki nie mają. Ten biegnie są skróty. Jest nic tu, nie jedzie, to będzie. Ale ciężko. Pod górkę przymuliło. Tak, to jest tu. Wysypuj, zobaczymy ile dostaniemy i będziemy kończyć odcinek. Auschwitz, Ambergen. Gier. Ale na seryjnie. Taki sam kształt bramy był. PGR, Polskie Gospodarstwo Rolne. O właśnie, ja zawsze myślałem, że PGR to skrót polskie. A się okazało, że to jest państwowe. Całe życie w błędzie. A my w farmie w tej... I 4000. Ile miałeś tam? Na pacę. Teraz ja ci wiem. Półtorej zbiornika. Tak będzie prosi. Koło chyba 5 ton będzie. A my będziemy całe życie na kredycie. Może nie całe. Chcesz wrócić? Zostaw. I ty ja od razu tą przyczepę kupię. Nie kupię, za odcinkiem kupimy. To na razie zadzwonię do sąsiada, się dowiem ile on za nią chce. Tam oferował sąsiad jeden. Ja. Na razie nie kupuj. To za odcinkiem załatwimy. Wa. Dobra. Sorry, ale gorącego ziemniaka wziąłem do morgy. No gdzie ma sąsiad? Jeśli już jesteśmy, którą brali 55. Leź tutaj do nas na gospo i tu się pożegnamy. Dobra. No to później tam do sąsiada zadzwoni, się dowiem. Bo tam sąsiad kurwa wywiesił na tej tablicy za u nas ogłoszenie, że ma dwie auto stanie. Jeszcze w takim w miarę stanie. Bo byłem oglądałem. Taki dobra. Stan w miarę, ani złe, ani dobre. Na tle kosiarki.
Stań tam na tle przyczepy. Mówisz na tle przyczepy? Green screen. Nie no, stań, ja tu stanę i się pożegnasz. O. Pożegnamy. Ty się żegnasz. Ty wiesz. Ja się witałem, ty się żegnasz. Aha. No to na razie widzę, pamiętaj w tej komentarzu. I teraz ty się pożegnaj. Na razie i cześć.